Uwaga, uwaga, komisyjnie zdejmujemy sobie i wioślarzowi maseczki. Jest radość i wielkie odmrażanie kultury. Ale szybko minęły te 3 miesiące, studio nam się zmieniło. Pierwsza audycja to była naprawdę jazda bez trzymanki i w ogóle łatwo to nie było. Czas na krótkie podsumowanie, 30 odcinek. Program Kultura ma głos, a teraz głos, którego nie było. Posłuchajcie. Kultura ma głos. Projekt ten był dużym przedsięwzięciem. Kultura ma głos. To wszystko to... Nie, kurczę, nie... Jeszcze raz od początku. Najlepiej, nie? Bo jak coś się wytnie, to już nie idzie. To już nie idzie. Ach, przerwy są niedobre w tym programie. Uwaga. Kultura ma głos. I oczywiście pomagamy. Zgodnie z zapowiedzią przy telefonie Katarzyna Chybała. Ale zimno jest na dworze. No i git. Projekt ten był dużym przedsięwzięciem. No, teraz to będzie ciężko. Dobra, chwila przerwy. Poczekaj, co mieliśmy dalej? I teraz? Poczekaj, to mi Wojtek machnij. Mhm. No i git. Brawo, jesteście wspaniali. Jeszcze raz, Milo. Sprawdzimy. Jola, a ty co widziałaś? Aha, raz, dwa, trzy, teraz sprawdzamy, tak? Sprawdzamy, raz, dwa, bo trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O szczegółach jednak wszystkich jeszcze raz. Spokojnie. Łączymy się ze szkołą podstawową Wiedziałem. Dziękujemy pani staroście Beacie Pokorze, a teraz na naszą wirtualną scenę zapraszamy prezydenta miasta Radomia. Przepraszam. A co to, wieś? Poczekaj, ja sobie to muszę napisać. Musisz... Tak. Miasta Radomska. A propos nie, to... pisania. Trzeba pisać, słuchajcie, ja wszystko piszę, nawet Krzysztof Zygma zawsze ja pisze. Zakładam maseczkę, do zobaczenia. Tak, bądź jak ninja, noś maseczkę. A dzisiaj w programie nie jest za głośno muza? Trochę jest głośno. Miro, wiesz co, za głośno muza jest. Musimy jeszcze raz. Mhm. Trochę za głośno, bo ona musi się tak tlić. Przypominamy... Jak to miło ponownie spotkać Miro. Się z wami. Szkoda tylko, że nie u nas. Coś wyleciało. Dom Kultury w Radomsku. Trudno, takie czasy. To mamy... my, uśmiechnięte... O, mamy poniedziałkową audycję w słuchawkach. I to sprzed tygodnia. Arcydzieło. Kultura ma głos. Ja tylko dodam, że w naszych działach też bardzo powiało świeżość. Nie, coś nie tego. Joli. Co jest? Jola, nie. Jeszcze raz. Dobra. Aha, dobra, to Jola. Dodam tylko, że w naszych działach też bardzo powiało świeżością. Tylko tyle? No, bo no i końcóweczka. Zapraszamy dobra. Na jutro. Dobra, no to myślałem, że coś... Jest okej? Myślę, że tak. Dobra.
To, co teraz Państwo usłyszeliście, nasz realizator nazwał radiem hi-hi. Powróćmy jednak do programu Kultura ma głos. Mirek Zawadzki, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy. Nareszcie bez maseczek możemy udać się na spacer i to uczynimy już za chwilę. Krótki spacerek do kina Pasja, a później napijemy się smacznej kawy w MDK Klub Cafe. Przez 3 miesiące towarzyszył nam pan lektor, tajemniczy pan lektor. Rozmawialiśmy z nim jakiś czas temu, a teraz krótkie podsumowanie, jego podsumowanie przygody z programem Kultura ma głos. Hello everyone. The past 29 days we have led you in different English phrases and expressions. We started with individual words, issues related to pandemic times. Next we engaged on conjugations. After that we finally achieved peace. We said that encouraging exercise makes sense. We admired the beautiful day and common sense. We had learned a few proverbs, had showered and eaten breakfast. And in the morning we rose again in hope and peace. Soon music filled the rooms. We officially declared the exhibition of visual section instructors open. We told you a secret, how to do not go crazy and get the final English exam and how to say thank you. We exercised and reminded of the next edition Artra. We danced the tango and in the end we invited you for a trip to the cinema. A big thank you for the time spent together, for the emotion and the joy. Have a good day and as always, see you soon. Materiał został przygotowany przez Profesu Studio. Do usłyszenia się z Państwem wkrótce. Troszeczkę żeśmy się zasiedzieli przez te 30 odcinków programu Kultura ma głos. Pani Jolu, czas ruszyć się z miejsca. O, biegnie Sebastian. Czyli odmrożony sport. Sebastian Pieszchalski, witamy serdecznie. Witaj Jolu, witaj. Sebastian, radość ciebie bije. Po prostu w oczach widać to, że czekałeś na ten moment. Tak, doczekaliśmy się, w końcu możemy spokojnie biegać bez maseczek. Oczywiście jeśli biegamy w parach, no to musimy zachować tą odległość. Natomiast już jest lepiej i czekamy na jeszcze więcej, aż będzie już normalnie. Twoja doba, ja tak czasami mam wrażenie, że twoja doba trwa nie 24 godziny, tylko 48 czasami, bo ty biegasz, jeździsz na rowerze, trenujesz z dziećmi, trenujesz ze starszymi osobami. I co? No teraz już na pełnym biegu. Prawie pełnym biegu, tak. Dasz taka informacja dla rowerzystów, bo pewnie będą pytać. Można jeździć na rowerze już bez maseczek, w grupach, owszem, ale musi być odstęp tych 2 metrów. Także jeszcze nie jest do końca normalnie, ale jest już lepiej niż było. Czyli biegamy, szybko chodzimy 2 metry od siebie, musimy się troszeczkę oddalić. Proponuję, abyśmy teraz wspólnie przebiegli się bez maseczek na miejską targowicę. No to biegniemy, Jolu. Prowadzisz. Raz, dwa, trzy. Startujemy. Startujemy. Uf, zmęczenie, ale udało się. Dotarliśmy do targowicy, gdzie czeka na nas Marta Renik, kino Pasja MDK Radomsko. Witamy wszystkich serdecznie, a my w pełni przygotowujemy się do kina samochodowego i wyznaczamy właśnie miejsca na naszej radomszczańskiej targowicy. Przypomnijmy, kino samochodowe w Radomsku 21 czerwca punktualnie o godzinie 21:00. A który film wygrał w naszym tajemniczym samochodowym konkursie? Tak, przez ostatni tydzień maja nasi widzowie głosowali, który film chcieliby zobaczyć. Mieliśmy do dyspozycji 4 filmy, a w tej chwili ogłosimy zwycięzcę. Uwaga! Wygrywają Nieznajomi w reżyserii Tadeusza Śliwy. A co my tutaj mamy? Komedię, komediodramat i film obyczajowy w jednym. Historia prosta. Grupa przyjaciół decyduje zagrać się w trakcie kolacji w niewinną grę. Z pozoru niewinną, bo podczas trwania tego spotkania muszą odczytywać na głos swoje SMS-y, a rozmowy odbywają się w trybie głośno mówiącym. Jak można się spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami.
Marta, na twoim profilu na Facebooku nowa nakładka, idziemy do kina. Do kina Pasja można już przychodzić od 6 czerwca, ale w praktyce jak to będzie wyglądało? Powiedz. Tak, nie możemy się doczekać. Z wytęsknieniem czekaliśmy ogłoszenia naszego powrotu i od 6 czerwca idziemy do kina. Na początek spróbujemy ruszyć weekendowo, czyli 6-7 czerwca zaprosimy o godzinie 18 na komedię Swingersi. W niedzielę rano utrzymujemy niedzielne poranki i tutaj zaprezentujemy film Naprzód dla dzieci. Natomiast 11 czerwca nasz DKF wraca z kwarantanny i tutaj zaprezentujemy film Kłamstewko. Czyli co? Zapraszamy do kina Pasja. Tak, zapraszamy do kina Pasja już od 6 czerwca, a 21 na kino samochodowe. Z Targowicy przenosimy się do magicznego miejsca MD Club Cafe. Jest z nami Wioletta Grzędowska. Witamy serdecznie. Ja też witam wszystkich. Jak zwykle pyszna kawa. Bardzo dziękuję. Nie mogliśmy się doczekać. A czy w menu jest jakiś teraz specjalny produkt, nie wiem, który ma w nazwie na przykład no coś z wirusem? Nie mamy, jesteśmy pozbawieni wszelkich wirusów. Na przykład wirus smaku do naleśnika. Nie chcemy tego korzystać. Chcemy wrócić, wracamy do normalności i zostawiamy menu takie, jak było przed zdarzeniem. I dlatego mówię, wracamy z pewnymi ograniczeniami, ale to... Pięknie, że wróciliście. Powiedz, to było wielkie przeżycie, że po przerwie 1 czerwca MD Club Cafe ponownie otwiera swoje progi, otworzył swoje progi, przyszli pierwsi goście do was, a ty przed wejściem do nas tutaj do studia mówiłaś, że czułaś się jakby to pierwszy raz klub był otwierany. Tak, po takim długim zamknięciu, aż do tej pory mam ciarki na skórze, kolejny stres, jakby rzeczywiście nowo otwarta kawiarnia z nowymi gośćmi, ze starymi twarzami, na które czekaliśmy na nasze gości. Musieliście się przygotować do przyjęcia tych gości, prawda? Stoliki w odległościach, krzesła w odległościach, wszystko w reżimie sanitarnym. Dokładnie. Zachowujemy tak, jak na bieżąco śledzimy wytyczne. I czekamy na klientów. Ja nie ukrywam, że bombardowali nas nasi odbiorcy mailowo, telefonicznie, kiedy znowu ruszy nasza kawiarnia, bo wy i my to praktycznie jeden organizm. Tak, ja chciałam wystartować i wystartowaliśmy już 1 czerwca, tak żeby to było takie znaczne. Też 1 sierpnia, 7 lat temu się otwieraliśmy, także takie, żeby to było szczególne wydarzenie, także 1 czerwca dla dzieci małych i dużych otworzyliśmy się. Mam nadzieję, że wszyscy byli radośni i będziemy już nie zamykając się. Czyli... Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dokładnie. Czyli na lody do MD Club Cafe. Zapraszamy. No i na kawę oczywiście pyszną. Dziś już powoli się z Państwem żegnamy, ale ważna informacja. Kultura ma głos teraz, zawsze w czwartki, zawsze o 18:00, raz w tygodniu, w troszeczkę zmienionej formule. To prawda, troszeczkę zmieniona formuła, pracujemy nad tym. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu Kultura w sieci. W ramach tego projektu już za moment ruszy również nowa strona internetowa, oczywiście Kultura ma głos. W ramach tego projektu wspomniana Artra, artystyczne Radomsko. O tym będziemy informować Państwa na bieżąco i wiele, wiele innych kulturalnych atrakcji. Pracujemy nad nowym programem, pracujemy nad nowym głosem kultury w nowej rzeczywistości z nadzieją, że tak jak do tej pory będziecie Państwo zawsze, cały czas z nami. A na zakończenie dzisiejszego programu posłuchajmy, jak grają i śpiewają radomszczańscy harcerze. Uwaga! Kultura ma głos, rozkaz L1 łamane przez 2020. Baczność! Posłuchajmy harcerzy. Do usłyszenia za tydzień. Spocznij. We'll be right back.
Pod wielkim dachem nieba, dla wszystkich starczy miejsca.